Kamień węgielny na STP Karolin wmurowany. Tramwaj na Gagarina, dopiero na wiosnę, a do Wilanowa po wakacje. Tymczasem w Kobyłce został oddany do użytku tunel. A w Warszawie rozpoczął się remont ulicy Chodeckiej. Plac Bankowy zielony, ale jak ma wyglądać? I wschodnia obwodnica Warszawy. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w sobotę, 25 listopada. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, idziemy Avizanosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Powiem Wam, że chyba nie wiem, co już powiedzieć. No patrzę na te awarie wind i no, coraz więcej ich jest, tutaj chyba oni już nic nie naprawiają. Świętokrzyska, Ratusza, Senał, Rondo Daszyńskiego, Rondo, ONZ, Brudno, Konatowicza, Marymont, Centrum, Centrum Nauki Kopernik, Targówek Mieszkaniowy, Pole Mokotowskie, Pmłociny, Plac Wilsona, Brudno i Rondo Daszyńskiego. To stacja meta, gdzie nie działa co najmniej jedna winda. Dużo tego. Gdyby nie to, że faktycznie jestem mocno zajęty, to bym wszystkie te winy teraz zwiedził, ale no niestety, może jakiegoś specjalnego live'a zrobimy? Nie wiem, ile tam najbliższych subskrypcji będziemy mieli, jakąś okrągłą datę sobie zrobimy, przejazd po wszystkich niedziałających windach? No, może to jest jakieś rozwiązanie. No dobrze, przejdźmy sobie dalej, bo w metrze też się dzieje, a konkretnie kamień węgielny został wmurowany. I wiemy też, że w przyszłym roku rozpocznie się drążenie, najprawdopodobniej w jakoś wakacje. Wtedy rozpoczynają się prace przy wierceniu nowych tuneli, nowe tarcze TBM, znaczy no nowe, to niekoniecznie nowe, tarcze TBM będą faktycznie startować z STP Karolin, no de facto z komory startowej przy stacji metra Karolin i następnie będą w kierunku Bemowa się drążyć, więc to się będzie działo w przyszłym roku, a kamień węgielny nawet sam miałem okazję wmurować. Tymczasem w nocy właściwie najbliższe, 21 listopada, 2 grudnia, w nocy będzie zamykana na Sobieskiego, bo aktualnie trzeba tam zrobić różne rzeczy pod ziemią. Przyłącza do sieci trakcyjnej inne elementy, które są podziemne, jak i również właśnie kanalizacje, tu są kable trakcyjne. Trzeba to wszystko przyłączyć pod dużymi skrzyżowaniami, ponieważ nie mogą być zamykane w ciągu dnia, to będą zamykane w nocy, kiedy faktycznie oni będą tutaj te prace realizować. Więc to będzie się działo w międzyczasie, możecie się spodziewać, że w nocy tak jakoś nagle wszystko może jechać bardziej na okrągło. No ale no, tak będzie wyglądać teraz przez najbliższe kilka dni. Tymczasem przypominam Wam, że w ten weekend również są objazdy na Rondzie Daszyńskiego. Tutaj te zjazdy, a właściwie przejazdy są cały czas realizowane, natomiast tymczasem od poniedziałku będzie inaczej, jeżeli chodzi o Ordona i Elekcyjną. Będzie połączenie Ordona Elekcyjnej przez ulicę Wolską. Na Wolskiej też się zmienia układ drogowy, będzie ukończony trochę inaczej, jeżeli chodzi o pasy. Natomiast cały czas nie będzie oddana do użytku ta jezdnia Kasprzaka. Najprawdopodobniej to w przyszłym roku będzie oddana do użytku. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o układ drogowy. Tutaj już jak widzicie, to już jest stary układ. Widzimy stare środowisko tramwajowe, ale już jego w tym miejscu nie ma. Całkowicie wszystko w nowym śladzie już mniej więcej tutaj się znajduje. Natomiast w nowym śladzie będzie ulica Spacerowa, ale nie będzie tak, jakbyśmy ją chcieli. Co to oznacza? Oznacza to, że choć Spacerowa będzie, to samochody tam nie pojadą. Tylko i wyłącznie autobusa, przynajmniej taki jest plan w grudniu, żeby tak to się wydarzyło. Kiedy? Nie wiemy jeszcze, ale wiemy, że w grudniu ulica Spacerowa na pasie, właściwie na jezdni niepoprawnej, będą jeździć autobusy w dół. Co to oznacza? Oznacza to, że na jezdni w kierunku Śródmieścia autobusy będą jechać w kierunku Wilanowa. Natomiast co jest ważne, to jest to, że jak mamy tutaj tę mapkę, to po pierwsze ta Spacerowa będzie faktycznie tylko po pierwsze jeden pas i po drugie tylko i wyłącznie dla autobusów. Po trzecie będą tam jeździć wszystkie linie autobusowe pośpieszne, które tam wcześniej jeździły, czyli 6 linii. No i po trzecie najważniejsze, cały czas na Bagateli będzie przystanek stary, będą jeździć autobusy tędy objazdami i tutaj taki będzie bananek w związku z tym, że po pierwsze musieli gdzieś wstawić przystanki autobusowe tak, żeby te aktualnie co są nie były tak mocno przepełnione, bo mieszkańcy tam no wiecie już dobijają się. To jest pierwszy aspekt, a drugi aspekt, no tutaj trzeba rozjazdy zrobić, tak? One się znajdują na samym środku. No i odpowiadając na Wasze pytania, czemu tramwaj na Gagarina i tramwaj do Wilanowa jest opóźnione?
tramwaj do Wilanowa to chyba nie będę go komentować. Natomiast tramwaj na Gagarina to tak, wykonawca mniej więcej tam już właściwie wszystkie swoje prace skończył. Przypominam wam, że tramwaj na Gagarina zaczyna się w tym miejscu. Tu ta inwestycja jest realizowana osobno. I czemu to nie będzie gotowe? No bo tramwaje muszą jakoś tam dojechać. Jakby nie pojadą tam te tramwaje, nie teleportują się, a na ulicy Spacerowej po prostu nie będzie jak puścić tramwajów. Tramwaje zapowiadają, że te tramwaje na Gagarina pojadą dopiero no jakoś na wiosnę. Na wiosnę 2024. Więc, no, co ja mogę powiedzieć? Poczekamy sobie. Jakby inwestycja będzie już gotowa raczej na spokojnie, całkowicie w styczniu, a tramwaje pojadą tam dopiero jakoś marzec, kwiecień, maj? Trochę późno. Z tego co wiemy, też tramwaj do Wilanowa ma być opóźniony i tramwaje mają ruszyć jakoś najprawdopodobniej do miasteczka Wilanów pod koniec sierpnia z ostatnich doniesień medialnych, natomiast dalej nie wiemy, czy inwestycja będzie całkowicie gotowa. W sensie raczej tramwaje pojadą, ale nie spodziewajcie się, że wszystko będzie gotowe, czyli tak jak zazwyczaj. Natomiast to, że tramwaje na Gagarina nie pojadą teraz, to jest trochę skandal, bym powiedział, no bo pierwszy raz mamy sytuację, że będzie gotowe to lotnisko tramwajowe, będzie wszystko czekać, ale nie będzie jak tam dojechać. Ja wiem, że macie komentarze, za chwilę się pojawią, żeby tam jakiś tramwaj zrzucić na lawecie, po prostu żeby sobie jeździł pomiędzy tymi dwoma przystankami. Jest to rozwiązanie, ale po pierwsze na Spacerowej nie ma przystanku, bo nie jest realizowane w ramach tramwaju do Wilanowa, to jest pierwszy aspekt, a po drugie trzeba pamiętać, że co z tego, że ten tramwaj tam zrzucimy, jak on nie będzie mieć jak jechać, prądu nie będzie, prąd jest ciągnięty z tramwaju do Wilanowa, więc dopóki tu nie będzie działający po stacji, a jej nie będzie do momentu, kiedy to nie będzie niezbędne, no to nie spodziewajmy się, żeby faktycznie coś tu się zmieniło. Natomiast niedobra informacja z tramwaju do Wilanowa również, jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią. Na razie ponownie trzeba przeanalizować oferty, które wcześniej spłynęły, bo tutaj właśnie były skargi i ostatecznie jedna z tych skarg przeszła i przebiła się i aktualnie trzeba ponownie przeanalizować oferty, więc tramwaj pod Zachodnią znowu się opóźnił. Film z tramwaju pod Zachodnią w samym mieście wczoraj, więc mogliście dokładnie zobaczyć, jak to i tam wygląda. Tymczasem tutaj, no, trochę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o ten odcinek taki na Pradze. Tramwaje warszawskie zażeleniły przystanki na Grochowskiej i o ile sam pomysł zrobienia, nie wiem, elementów zielonych rozumiem, to nie rozumiem go koniecznie w tym miejscu. W sensie rozumiem, że przystanki były strasznie szerokie i tutaj chodniki też były za szerokie. Ale na litość boską, w jaki sposób to ma jakkolwiek ładnie wyglądać? No zwróćcie uwagę na to. Mamy barierkę, ufmy się, na której wszyscy się opierali, jak stali czekali na tramwaj, a teraz w tym miejscu albo ludzie będą chodzić i deptać tą zieleń, żeby się oprzeć, albo po prostu to w ogóle też kiepsko wygląda, no bo tu mamy chodnik, a tu co? Jakiś pas zieleni nam się pojawił? Trochę dziwnie wygląda. No w sensie tak, z mojej osobistej strony to tak, no nie wiem. No niekoniecznie. Mogliby to jakoś lepiej zrobić. W sensie mogli w ogóle o tym pomyśleć na samym początku. Ale na przykład pomyśleli i w końcu zrobili. Tunel w Kobyłce został oddany do użytku. Mogliście to zobaczyć w formie live'a, w formie konferencji, w formie filmu. Zobaczcie to dziś albo jutro, jak się mi uda w końcu do tego dotrzeć, bo cały czas nie mamy w domu, żeby to zmontować, ale spodziewajcie się niedługo tego filmu. I z ciekawostek wam powiem, że tunel w Sojówku ma być oddany do użytku najprawdopodobniej w środę. Ewentualnie w czwartek, w przyszłym tygodniu. Tak, to długo trwa. Jak będzie oddanie do użytku, to ja się spytam dokładnie, to tam wiceburmistrza Solejówka, to wam dokładnie opowiada, jak to wyglądało, co tam się działo, bo długo by o tym opowiadać, co tam się dzieje. No ale dobrze, no. W końcu mogliby to otworzyć. A, no i ważne, jeszcze wracając do Kobyłki. W związku z oddaniem do użytku tunelu w Kobyłce, linia L26 idzie inaczej, jak i również N62 idzie inaczej. Jak to ładnie wygląda? Przypadek zaprezentuję i objaśniam. Tu jest nowy wiadukt, który został oddany do użytku w wakacje, tak mniej więcej tam około wakacji. Natomiast nowy tunel tutaj powstał i jest tutaj, z nowym przystankiem Orszaga tunel. Tutaj się znajduje, no i linia L26 tędy jeździ, nie jeździ tędy, tu też przystanki, które zostały zlikwidowane. Jak i również linia N62, ponieważ nie może przyjechać już tędy, przez przejazd kolejowy został zamknięty. No to jedzie tutaj dołem i dzięki temu też ten przystanek ma linię nocną. Na minus jest to, że faktycznie N62 nie podjeżdża pod przystanek kolejowy PKP Kobyłka, więc takie informacje z mapką. Tymczasem Mobilis pozostaje w Warszawie. Jest umowa na to, żeby Mobilis cały czas obsługiwał nas w ZTM-ie i w ten sposób
będzie cały czas nas wozić autobusami przegubowymi, więc na szczęście pozostaje. Nie mam się martwić. Tu też takie sprostowanie tego, co mówiłem w poprzednim liczbie z temat P plus R całoweekendowych i całodobowych. Ja powiedziałem, że można parkować w parkingach P plus R po Nowym Roku codziennie w nocy. To trochę pojechałem za mocno. W komentarzach mnie tam skrytykowaliście i odpowiednio naprostowaliście, co ja tam faktycznie powiedziałem. Parkingi będą czynne całodobowo, przez całą noc, w weekendy, tylko i wyłącznie w weekendy, więc nie będzie tak, że faktycznie ktoś sobie zostawi ten samochód i hulaj dusza, piekła nie ma. Nie będzie aż tak źle, parking jest zamykany w tygodniu na noc, więc to jest niezmienne. Tymczasem będzie to trochę zmian w ten weekend, już właściwie się wydarzyły te zmiany, kiedy wy to macie linię 114, 169, 199, 245, 409 i 500. Jedzie inaczej, bo nie ma dojazdu do pętli autobusowej Brudno po Grudzie, ponieważ ulica Chłodecka aktualnie jest frezowana. No i do Łojewskiej czy do Suwalskiej dojeżdżają aktualnie autobusy jako kraniec. No teraz autobusy już nie jeżdżą na objazdami w jednym lub drugim kierunku przez Skondratowicza i Łojewską, jak i również Łabiszyńską, więc spodziewajcie się, no i na Chłodecki też, więc spodziewajcie się, że nad drugą linią metra dużo się dzieje. W sensie jakby wszystko może jechać inaczej, w innym kierunku i nie wiadomo, czemu autobusy nie jedą na przykład na Chodecki w dwóch kierunkach. No spodziewajcie się niespodziewanego, że tak to powiem. Tymczasem Zielona Białęka też ma swoje zmiany. Tutaj są zmiany na linii 120, 130, 40 i 26 i te zmiany są już od soboty. Stałe zmiany teraz linii autobusowych. Tak to wygląda jak na załącznym obrazku. Tymczasem remont ulicy w Ursusie, linie 177 i 194 będą jeździć inaczej objazdami od poniedziałku, jak i również od poniedziałku będzie inaczej jeździć linia 160, 332 i 527. No i przechodzimy sobie do ZDM-u, bo tutaj też mam dla Was parę informacji. Jedną z tych ciekawszych to jest to, że Andersa będzie mieć rower, a właściwie dogrewerował, ale spokojnie, nie bójcie się, nie na całej długości. Natomiast tak, co faktycznie się zmieni, to tak, tu mamy Andersa, tu mamy jeden z wielkich pomników, no i tutaj też jest planowana pętla Muranów. Tu mamy stawki, gdyż by to z Was było ciekawe. No i tutaj widzimy to te tramwajowe i naokoło tego skrzyżowania będzie poprowadzone nowe przejście dla pieszych, trochę nowych więcej elementów zielonych, jak i również, co najważniejsze, będą faktycznie przejazdy rowerowe, nowe drogi rowerowe, połączone tutaj nawet z tą częścią i z tą częścią tu będą faktycznie pasy rowerowe i to się wszystko naprawdę całkiem ładnie połączy w jedną całość. Natomiast na Andersa z jednej strony się połączy z drogami rowerowymi, które już aktualnie są, a z drugiej strony się połączy, a właściwie się jej nie połączy, ale się będzie ciągnąć nad stacją metra Muranów, która tutaj w przyszłości powstanie i ciągnąć się tutaj prawie do Placu Bankowego, ale jednak prawie robi dużą różnicę. Natomiast faktycznie dobrze to powstaje. Na ten temat może nawet zrobię jakiś film z warszawskiej inwestycji. Nie, koniecznie, w sensie prawdopodobnie jak będę mieć chwilę czasu, to nawet tym nagram, bo to jest dosyć długa trasa rowerowa, która powstanie. No i te skrzyżowania tutaj będą trochę przebudowane mocniej. Tymczasem jeszcze z takich elementów właśnie w samym centrum, no to jest jak będzie wyglądać nowy plac bankowy. To jest kolejny aspekt właśnie też dróg rowerowych w tym miejscu. Mamy wizualizację. Aktualnie cały czas jeszcze trwają konsultacje społeczne. No i mam koncepcję do tych konsultacji. I jeżeli bym się udało powiększyć, nie uda mi się powiększyć, czekać, zrobimy w ten sposób. To tak. Co możemy zobaczyć na tym placu bankowym? Planowane, no to oczywiście mnóstwo nowych drzew. Likwidacja pętli autobusowej. To jest na minus albo na plus, zależy jak kto patrzy. Przesunięcie przystanku tramwajowego faktycznie na plac bankowy, a nie na metro, to już zasyna od 0,10, że tak to powiem. Tutaj się nie zmienia całkowicie układ. Dodali nowe rozjazdy dla tramwajów. No, nie wiem, czy to jest zamierzone, czy tak wyszło, no, ale nie miałbym nic za złe, żeby faktycznie w Andersa były rozjazdy też tramwajowe. Natomiast wracając do placu bankowego. Co ważne, będzie wjazd teraz do ratusza z obydwu jezdni, czego aktualnie w teorii nie ma. Jak i również będzie więcej drzew, jezdnie będą oddzielone pasem zieleni. Będzie przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym. Drogi rowerowe byłyby po dwóch stronach ulicy. Jak i również tutaj droga rowerowa, bo po drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej, więc tu chyba ten budynek by wyburzyli, bo tam taki budynek stoi, który całkowicie by to uniemożliwiał. No i w tym miejscu nie byłoby przejazdu, tylko wyłącznie byłaby przestrzeń dla pieszych. No i oczywiście cały nowy plac w tym miejscu z pomnikiem. No całkiem ładnie to wygląda, dwie koperty w tym miejscu, najprawdopodobniej dla obsługi zieleni.
czy dobrze to wygląda. Całkiem ładnie to wygląda. W tym razie to skrzyżowanie mi się podoba. To skrzyżowanie aktualnie jest bardzo niebezpieczne i to jeżeli chodzi o wszystkich użytkowników drogi rowerowej i wszystkich użytkowników dróg. Drogi rowerowe, piesze, piesi, rowerzyści, autobusy, tramwaje, samochody. To jest tak niebezpieczne skrzyżowanie. Nawet tego nie ma co komentować, więc wprowadzenie tutaj całkowitej sygnalizacji świetlnej i wszystkich przejazdów rowerowych na każdej osi według mnie byłoby czymś dobrym. Przy okazji też każda ulica miałaby wjazd w każdą inną, więc no takie ciekawe. Bardzo mi się podoba pomimo wszystko koncepcja przeniesienia tego przystanku tramwajowego jeszcze mocniej w tą stronę i brak tego przejścia dla pieszych, tutaj tak tutaj w sensie, bo teraz przystanek tramwajowy, jak ktoś z was nie pamięta, jest w tym miejscu mniej więcej. Tu jest w jedną stronę i tu jest w drugą stronę. A jakby to tak przenieść, to faktycznie tutaj te rejony by miały dostęp do przystanku do tramwajów trochę bardziej niż to aktualnie wygląda. I to chyba dobre podejście. Tymczasem teraz chyba dotrwać od poniedziałku ostatnie prace na trasie łazienkowskiej. Będą likwidowane przewiązki, które były po jednej i po drugiej stronie wiaduktów, które zostały przebudowane. No i co wschodnią obwodnicą Warszawy? Nic. Tak w dużym skrócie. W sensie, no, skończył się kolejny proces i kolejna informacja, że dalej czekamy. Aktualnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wschodniej obwodnicy Warszawy wróciła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli GDOŚ. I GDOŚ ponownie musi to wszystko rozpatrzyć. A co ja wam powiem? Gratka no tutaj oczywiście marudzi, że tak, brak WOW-u uniemożliwia domknięcie ringu wokół Warszawy, że jest to bardzo ważna inwestycja i my to wszyscy wiemy, no bo zwróćcie uwagę, że aktualnie, żeby pojechać z Marek tutaj do węzła Lubelska, pojechać dalej tą trasą, bądź pojechać tutaj dalej A2, no to nie ma innej możliwości niż albo pojechać obwodnicą do koła całej Warszawy i korkować się na południowej obwodnicy, albo jechać małymi uliczkami przez Wesołą i przez inne elementy, które blokują tak dosyć konsekwentnie, więc no nikt na tym nie zyskuje, że ta inwestycja nie powstanie cały czas i że tak jest mocno opóźnione. No czekamy. A co ważne, to odwołanie jest tylko na ten krótki odcinek, na ten dłuższy odcinek cały czas czekamy, co powiedzą, bo jeszcze nie wiemy. No i na koniec parę informacji takich ciekawostkowych. Wystartował sklep Koleo. To jest taki trochę fragment sponsorowany, bo mi dali taki ładny plakat, który możecie tutaj zobaczyć. Warszawa Falnica, całkiem ładnie się prezentuje. Taki plakat możecie nabyć albo przez stronę internetową, albo co ważniejsze, w sklepie stacjonarnym, który został oddany do użytku wczoraj. Miałem okazję być chwilę po oficjalnym otwarciu. On się znajduje w Warszawie na ulicy Francuskiej 11A. Tam to wygląda. Jest czynny w tygodniu do 19. Mamy też kubki i inne bajery. Są też kubki, inne bajery. Bardzo ładny plakat, mi się podoba, ale plakatów jest jeszcze więcej. No i on tutaj już z nami pozostanie, też zresztą z koleją może też jakieś ciekawsze rzeczy będą się pojawiały też na kanale niedługo. Także taka ciekawostka, jakbyście byli zainteresowani, możecie sobie tam wpaść. Na Francuskie się znajdują, całkiem ładny dojazd. I nie tylko i wyłącznie plakaty i kubki można tam znaleźć. Są też różne gry. Są różne gry, koszulki, ubrania. Pociągi oczywiście też można kupić, można nawet kupić ławkę, znaczy to nie jest ławka, to jest półka bagażowa z pociągów, to też można kupić, właściwie wszystko można tam kupić, tak powiem, nieironicznie, nawet klocki Lego są, więc wszystko co z pociągami tam znajdziecie. No i to było na tyle mniej więcej z tego filmu, ale zanim tego jeszcze skończymy, to zobaczmy sobie sondaże i quizy mniejsza z tym. To tak, po pierwsze, czy na kanale Avizano jest za dużo filmów? Na 1000 głosów większość z was stwierdziło, że jest dobrze i jest po prostu duży wybór. 71% z was tak stwierdziło. Następnie was się pytałem, co nagrać w Gdyni i powiem wam tak, do Gdyni pojadę w pierwszym wolnym moim terminie, kiedy będzie ładna pogoda w Gdyni. Co oznacza dla mnie ładna pogoda? Że nie pada deszcz. Fajnie jak jest powyżej minus 5 z temperaturą i najważniejsze, nie ma wiatru powyżej 60 km na godzinę w porywach. Aktualnie jest 70 lub więcej. Więc przy takich warunkach ja do Danem nie latam. Tym bardziej w Gdyni, gdzie jest blisko morze i w Warszawie, czy ogólnie na Mazowszu to jeszcze sobie jakoś poradzę. No może niekoniecznie ja to zagrzem, ale na Mazowszu to jeszcze sobie jakoś poradzę. Ale nad wodą, jak mi do nas zwieje lub po prostu będzie mi uciekać, to z tym nic nie zrobię. Miałem ostatnio sytuacje takie. Oczywiście da się z tego wyjść całkiem obronną ręką, jeżeli się wie, ma zaplanowane awaryjne miejsca lądowania, ale jeżeli będzie w kierunku morza wiać, to ona nie będzie, a tego byśmy chyba wszyscy nie chcieli, więc w tym razie czekam na dobrą prognozę pogody. No i było też quiz mniejsza z tym, jakie miasto na świecie posiada najstarszą sieć metra, nie linię metra, sieć metra.
Londyn wygrał oczywiście większość z Was na 2100 głosów, odpowiedział poprawnie, że to jest właśnie Londyn, Wielka Brytania. Na Warszawę postawiło 1% z Was, 7% na Nowy Jork i 2% na Berlin. No i na koniec, dlaczego nie jeździsz pociągami do pracy, szkoły czy uczelni? To takie od razu, takie wiecie, to jest takie pytania typowe, żeby wbić wam gwóźdź, żeby was się dopytać, o co wam chodzi. Faktycznie brakuje innej opcji, że macie bliżej jakimś komunikacją inną, środkiem transportu, no, ale już jest jak jest. No i tak, większość z was powiedziało, że jeździcie po prostu pociągami, 37%. 33% stwierdziło, że za daleko jest, więc nie jeździ. 7%, że się zbyt długo jedzie. 4%, że jest za drogo. I na inne opcje w komentarzach 19% z was stwierdziło, że nie jeździ. Także całkiem ciekawie. Natomiast to było na tyle z tego filmu. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jest was tutaj już ponad 13834 osoby. Całkiem dużo. Ja taki trochę przymulony w dzisiejszym dniu jestem, ale przed chwilą prawie zasnąłem, przygotowując do tego filmu się, ale chciałem, żebyście go już mogli zobaczyć rano, bo jutro będę, kiedy wy to będziecie oglądać, będę walczyć w Wawrze z linią kolejową numer 7 i ją nagrywać. Zobaczymy, czy mi się uda faktycznie to oddać do użytku w przyszłym miesiącu. W najbliższych dniach też zobaczycie łódzką średnicę, bo miałem okazję ją zobaczyć w piątek. Zwiedziłem sobie trochę tę łodzi, no i łódzką średnicę. I też tam trochę wiało. W najbliższych dniach też oczywiście będzie zachodnia. Do Gdyni pojadę, jak będzie ładna pogoda. Zobaczycie też film, jak tam Nowa Ordona, Nowa Jana Kazimierza, z takich fajnych rzeczy. W końcu może mi się uda zrobić Okopową, jak i również Nową Chmielną, żebyście ją zobaczyli. Park Żeleński prawdopodobnie już poczeka na kolejny miesiąc. No i jeszcze parę takich innych poszczególnych filmów zobaczycie, o których teraz jeszcze nie powiem, żebyście mieli może większy element zaskoczenia. A, no dobrze, to jeszcze powiem wam, że film o całej trasie Łazienkowskiej przygotowuję, ale on najprawdopodobniej, nawet jak go nagram w tym miesiącu, to się pojawi dopiero w kolejny, bo po prostu tego będzie zbyt dużo i zachęcam też do zostania patronami Wiznosza. Im więcej was tam jest, tym bardziej weselej. Też dla was są filmy za kulisami, co 3 dni się pojawiają. Natomiast mówię to nie bez powodu, bo jeżeli zostaniecie patronami Wiznosza, będzie was coraz więcej, to najprawdopodobniej się skuszę, żeby faktycznie w grudniu pojechać do Zakopanego. 22 grudnia, wiem, data świetna, ale pojadę. Jeżeli będzie powstało jeszcze więcej, 22 grudnia pojadę zobaczyć, czy uda im się faktycznie oddać do użytku kolejową Zakopianę. Wiem, że byście chcieli, żeby taki film się pojawił, więc to tylko i wyłącznie od was zależy. Ja chętnie tam też się przyjadę, tylko już muszę pojechać, no zimą to już raczej by się przydało z noclegiem przyjechać i nie będę ukrywać, że pojechanie dzień przed świętami, przed Wigilią też jest pewnego rodzaju hardcore. Żeby to jeszcze dla was zmontować, to już jest jedno, ale żeby w ogóle to przygotować i pojechać tam, logistycznie to też jest niezłe zadanie. Ale najprawdopodobniej pojadę, bo w sumie też sam jestem ciekawy, czy im się uda. Osobiście wątpię, ale kto wie. Dobra, no to było na tyle z tego filmu. Idę zobaczyć wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. A, z ciekawostek jeszcze, teraz się zaczęła seria Sykut Daleko. W sensie, w shortsach macie nową serię, tak jak był Sykut w Londynie, tak teraz jest Sykut w innym miejscu. Nie powiem wam jakim, zerknijcie sobie, film pojawił się dzisiaj o 7 i co 2 dni najprawdopodobniej będzie się tak cały czas systematycznie pojawiać. Napiszcie też mi w komentarzu, co sądzicie o nowej serii podcastów, które się zaczęły pojawiać. Pojawił się pierwszy podcast, niedługo będzie kolejny. Są też dostępne na Spotify, jakby ktoś z was chciał w ten sposób je odsłuchać. Kolejny niedługo i najprawdopodobniej może się nawet w poniedziałek pojawi, jeżeli będę mieć czas go zmontować, a z tym drugim jest oczywiście dużo, dużo gorzej. A i zostały 4 dni do końca do zbiórki. Do końca miesiąca przedłużyłem zbiórkę. Ostatni moment, jeżeli chcielibyście się dorzucić. Cześć!